Diecezja sandomierska wciąż czeka na nowego ordynariusza. Stolica Apostolska nie śpieszy się z decyzją. Na razie diecezją będzie zarządzać dotychczasowy biskup pomocniczy Edward Frankowski. Papież Benedykt XVI wybierze nowego pasterza diecezji sandomierskiej spośród 8 kandydatów. Po odejściu arcybiskupa Andrzeja Dzięgi do archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej duchowni oczekiwali ogłoszenia nowego pasterza w Wielki Czwartek. Ten dzień zgodnie z liturgią jest poświęcony kapłaństwu. Tak się jednak nie stało. Ja myślę, że trzeba cierpliwości. W Kościele to jest piękne, że przez cierpliwość, wytrwałość przychodzi taki moment, kiedy każdy jak gdyby otrzymuje to, czego pragnie. Tymczasem w Wielki Czwartek Kolegium Konsultorów wybrało administratora diecezji. Został nim dotychczasowy biskup pomocniczy Edward Frankowski. Mam nadzieję, że to nie będzie długo. Stolica Apostolska z pewnością o tym myśli i ma prawo przyjrzeć się kandydatom, bo jest to decyzja bardzo ważna i ma konsekwencje duże. Tak więc życie diecezji przynajmniej przez kilka najbliższych tygodni będzie toczyło się bez ordynariusza, ale i bez zakłóceń. Nie będzie też opóźnień w remoncie sandomierskiej katedry. Mimo tych trudności tej chwili i zmiany księdza biskupa, że te prace są aż w takim stopniu zaawansowane. Diecezja sandomierska miała w swoich dziejach biskupów odważnych i gorliwych. Po jednym z nich, biskupie Piotrze Gołębiowskim, niezłomnym obrońcy wiary w czasach komunizmu, przechowywane są pamiątki w diecezjalnym muzeum. Oczekuję na pasterza, który wchodząc w tę tradycję wieków poprowadzi wspólnotę dziś żyjącą i tworzącą to dziedzictwo opiekujące, opiekując się tym dziedzictwem wieków, w następne lata. Na stolicę biskupią w Sandomierzu typowanych jest 5 kandydatów z Polski i 3 z Watykanu. Ostateczna decyzja należy do papieża Benedykta XVI.